Alina 5, Alicja 5, Grinszel 5, Polska Kwiecista 2. Są to liczby kurczaków. Dzień dobry, witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że dzisiaj mam wielkie klucie. Już część kurczaków jest pod kwokami, właśnie sobie tutaj zapisuję, żeby nie stracić rachuby. Pod Haliną jest 5, pod Alicją 5, pod Grinszelą 5 i pod Polską Kwiecistą 2. Plan był taki, żeby mniej więcej pod każdą kwoką było po 10 kurczaków. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się to uda. Natomiast w tej chwili wyciągnę jeszcze kilka kurczaków z klujnika i podłożę je pod kwoki. Tutaj, jak widzicie, część z nich jeszcze się kluje, jeszcze są w fazie klucia, ale część już jest bardzo, bardzo ruchliwych. W związku z powyższym trafią już do kwok i muszę je jakoś rozparcelować. Zastanawiam się, jak to zrobić i które z nich wybrać. Wybieram te najbardziej ruchliwe, tak aby one nie przeszkadzały tutaj tym, które się już klują. Które z was są najbardziej tuptusiami? No, ty jesteś? A gdzie ten silk? Gdzie ten silk po Halinie? Tutaj jest, dobrze. To wy dwaj jeszcze do kieszeni pójdziecie do Haliny. Tutaj już zamykam, bo to się, słuchajcie, bardzo szybko wychładza. Niech one jeszcze sobie dochodzą. Niech one jeszcze wypoczywają w klujniku, a ja za chwilę o wszystkim wam opowiem. Korzystając z tego, że mam okienko pogodowe, wyszło słońce, ponieważ od rana padało, od rana bardzo mocno wiało i na chwilę przestało, choć mam nadzieję, że nie na chwilę, tylko na dłużej, ale korzystam z okazji i podłożę teraz kurczaki pod kwoki. To jest moje kwokarium. Chyba takiego jeszcze nie widzieliście, tego czwartego stanowiska z Polską Kwiecistą jeszcze nie widzieliście. Pozostałe kwoki już widzieliście, a więc dobrze wiecie, że tutaj w tym kurniczku siedzi Halinka. Halince podkładam jasne kurczaki. Słuchajcie, robię to tak, bo to też zawsze jest ryzyko. Zawsze jest ryzyko, że kwoka może odrzucić, więc najlepiej robić to w nocy. Ale druga strona medalu jest taka. Nie patrz, Halina, nie patrz. Podłożyłem jej dwa. Druga strona medalu jest taka, że im szybciej podłożymy kurczaki pod kwoki, tym mniejsze ryzyko, że ona te kurczaki odrzuci. Dlatego, że kwoka zaczyna poznawać z biegiem czasu i to robi bardzo szybko. Zaczyna poznawać swoje kurczaki po wyglądzie, po głosie. One poznają ją. Natomiast kiedy minie kilka dni i chcemy przynieść jakiegoś innego kurczaka, to po pierwsze one nie poznają kwoki, no bo ona nie jest ich mamą. Ona widzi ich zachowanie i je odrzuca. Dlatego... No, masz tutaj jeszcze dwójkę. Dlatego im szybciej podłożymy kurczaki pod kwoki, tym lepiej. I ja właśnie teraz to robię. Kolejne dwa pójdą do Alicji. Słuchajcie, Alicja wysiaduje. U Alicji jest większość w kolorze brązowym. Więc tym razem również podkładam. No idźcie do mamy. Tak jest.
Oj, Alicja, nie wiało ci tu za bardzo? Nie moknie to sianko? No jest w miarę okej. I słuchajcie, w tej chwili kwoki mają po 7 kurczaków już. Natomiast polska kwiecista ma 2. Ma 2. Dlaczego tamte mają po 7, a dlaczego ta ma 2? Dlatego, że co do polskiej kwiecistej, nie byłem pewien, czy ona wysiedzi. Czy ona wysiedzi, czy ona wytrzyma jako kwoka na gnieździe. Bo wychodziła z tego gniazda, szła sobie tam do kurników jeszcze wczoraj. Ale zauważyłem, że odkąd podłożyłem te 2 kurczaki, to siedzi jak przymurowana, więc jest wszystko dobrze, więc jest wszystko ok. Reszta kurczaków trafi również do niej. Będę to musiał ładnie, sprawiedliwie rozparcelować pomiędzy kwokami. Ktoś z widzów zadał mi pytanie, czy nie lepiej byłoby umieścić wszystkie kwoki razem i wtedy byłby mniejszy kłopot niż tak, jak w tej chwili ja to tutaj zrobiłem, że każda jest osobno. Otóż już wyjaśniam, tylko zamknę wybieg, zobaczę, czy u kurczaków w tunelu foliowym wszystko ok. Już wyjaśniam, ja już oczywiście każdy robi jak uzna za stosowne, każdy robi po swojemu i ja w swoich filmikach nie mówię i nie udzielam nikomu rad, jak należy robić. Po prostu w moich filmikach pokazuję, jak ja robię. I wracając do tematu. Jeśli się nie mylę, to wiosną 2021, czyli rok temu, było właśnie tak, jak powiedział mi tu jeden z widzów, że wszystkie kwoki były razem. One były razem, słuchajcie, tutaj w tunelu foliowym. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie ci, którzy śledzą kanał, pamiętają, że tutaj w tym miejscu były gniazda, była jedna kwoka, druga kwoka, trzecia kwoka, wszystkie miały swoje pisklęta, ale po kilku dniach, słuchajcie, kwoki zaczęły zadziobywać sobie nawzajem kurczaki. Tak jak mówię, być może tak się dzieje tylko u mnie, być może był to jednorazowy incydent. Natomiast ja nie chciałbym powtarzać już tej sytuacji. Nie chciałbym, żeby kwoki zadziobywały kurczaki. W związku z tym, w tym roku, tak jak widzicie, kwoki są osobno. Zobaczymy, jaki da to skutek, jaki to przyniesie rezultat. Bo cały czas każdy hodowca uczy się na swoich błędach. Tak więc Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego kwoki nie są wszystkie razem, tylko osobno, bo po prostu chciałbym uniknąć sytuacji, w których kwoka zadziobuje pisklęta drugiej kwoce. Jak pisklaki będą troszkę starsze, ja oczywiście będę je wypuszczał z tego kwokarium. Będzie cieplej, na dworze będzie cieplej. Pewnie będzie już maj, będą sobie mogły chodzić po zielonym wybiegu, natomiast póki co na pewno wystarczą im te małe wybiegi, które tam mają dostępne. Kurczaki przez pierwsze dni i tak jeszcze nie będą wychodziły z kurnika. Ale właśnie, a propos kurnika. Byłem dzisiaj w kurniku i muszę wam to pokazać. Sprawdzałem jajka i słuchajcie, już dawno nie widziałem takiego jajka. Co prawda nie jest to pierwszy przypadek, że jest takie małe jajko, ale zaraz pokażę wam, jakie jajko znalazłem w kurniku u Niosek. Podkreślam raz jeszcze, u Niosek, bo to nie jest jajko od Kochinów, tylko jajko od Niosek. I zobaczcie, moi mili, jakiej wielkości jajko zniosła któraś z kurek. One mają w tej chwili jakiś przestój w znoszeniu jaj. Coś tutaj się
coś tutaj się pojawia, natomiast nie ma szału, słuchajcie, tak jak było jeszcze kilka dni temu, bardzo fajnie, tak w tej chwili znowu przystopowały ze znoszeniem jaj. I słuchajcie, pokażę wam, to jest średniej wielkości jajko odnioski, powiedziałbym, że takie nawet niezbyt duże, a tutaj zobaczcie, dla kontrastu, to jest też jajko odnioski. To jajko jest wielkości jajka gołębia, bo nawet nie można go porównywać z jajkiem od kochinów. Zresztą, jeśli któraś z kurek rasy karzełek kochin zniosła jakieś jajeczko dzisiaj, to będziemy mieli okazję porównać, choć one się ostatnio też nie niosą. No nie, niestety. Niestety tutaj jest tylko jajko od Simonki. Ja już poznaję jajka od Simonki. Tak wyglądają. Więc musicie uwierzyć mi na słowo, że to jajunio jest naprawdę miniaturowe. Jestem pewien, że nie ma w nim nawet żółtka. Zresztą, sprawdźmy to. Ja to jajko teraz rozbiję tutaj, na waszych oczach, na wybiegu. A kury je sobie zjedzą, no bo po co mi takie jajko bez żółtka? Co, jak myślicie? A może jest żółtko? Zaraz się okaże. Uwaga! I tyle, jeśli chodzi o jajko. Nawet nie zdążyłem zauważyć, ale chyba nie było żółtka. Chyba nie było żółtka, było białko. Ale wy lubicie jeść białko, co? Lubicie białko jeść. Także wróciło, białko wróciło do kur. Nie wiem, może one teraz się trochę pierzą. Nie wiem, czym to jest spowodowane, no bo jedzenie dostają zdrowe. Czym jest spowodowane to, że się słabo niosą. Jedzenie dostają zdrowe. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, zakupiłem paszę, więc liczę na to, że jeśli chodzi o składniki i proporcje odżywcze w tej paszy, że są one tak wyliczone, aby nioski dostawały odpowiednią porcje pokarmu. Do tego dostają, jak widzicie, marchewkę, pietruszkę, seler, jakieś przędzyto w karmidłach, mają jeszcze śrutowaną kukurydzę, więc jeśli chodzi o karmienie, to jest wszystko ok. Dostają również skorupki po jajkach, więc na brak wapnia nie mogą narzekać. No ale nie chcę ich poganiać. Jeśli chcą sobie odpocząć, to proszę bardzo. Natomiast wracając tutaj do tego wybiegu, na którym znajdują się kurki rasy karzełek kochin i od których to kurek właśnie od wczoraj odbieram lęgi. Już od wczoraj się klują. Słuchajcie, w nocy słabo spałem, no bo wiadomo, tutaj to prawie jak przy porodzie, jakbym odbierał poród. Co chwilę chodzę, co chwilę patrzę, czy już się wykluły, ile się wykluło, przekładam z inkubatora do klujnika. Już w tej chwili inkubator mam wyłączony. Te pozostałe, które jeszcze się klują, już są przełożone, przeniesione do klujnika. Tak mi się coś wydaje, że jeśli chodzi o wilgotność, to jakieś cuda się zadziały w inkubatorze, dlatego że niektóre jajka jakby były przesuszone, a inne z tego samego inkubatora były zbyt wilgotne. Niestety kilka kurcząt straciłem. Kilku kurczętom się po prostu nie udało wyjść z jajka. Tak to bywa. Trzeba mieć to zawsze wkalkulowane, wliczone w tak zwane koszty. Co zrobić?
tak czy inaczej liczę na to, że około 40 sztuk, że około 40 sztuk kurczaków z tych lęgów kochinowych będę miał. Liczę na to, że będą również jakieś miksy, ponieważ Rusty jest kogutem rasy Wyandotte, lub nie wiem jak to się wymawia, więc liczę na miks jego z kurkami rasy Karzełek. Są tam również jakieś kurczaki, na pewno od Simonki, na pewno od Haliny. Wiem, że niektórzy z widzów wypatrywali, czy są kurczaki od Bajlariny lokowane, ale o tym przekonamy się dopiero z czasem, bo tak w pierwszy dzień po wykluciu to ciężko jest stwierdzić. Ja najbardziej liczę, słuchajcie, na kurczaki porcelanowe, na kurki porcelanowe, czyli od Anki i od Teresy. Liczę na to, że mój kogut, którego już nie mam, fajans, że też zostawił tutaj jakiś swój gen. A propos fajansa, cały czas dostaję od Was zapytania, gdzie jest fajans, gdzie jest fajans, gdzie jest fajans, dlaczego nie ma fajansa, słuchajcie, więc niniejszym oficjalnie odpowiadam, fajansa nie mam już od kilku tygodni, nie ma go tutaj, po prostu za dużo kogutów było, żeby sobie ktoś nie pomyślał też, że ja go zjadłem, nie, po prostu fajans mieszka sobie w tej chwili już na innym wybiegu, u innego hodowcy. Ja i tak w tej chwili tutaj mam 3 koguty, więc to i tak jest za dużo. Wracając do kurczaków, śledźcie kanał, ja będę na bieżąco pokazywał, jak się rozwijają, jak wyglądają zarówno te kurczaki, które w tej chwili są w tunelu foliowym, jak i te, które będę hodował pod kwokami. Na razie ich nie sprzedaję, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, część z tych kurczaków na pewno będę chciał pozostawić sobie, więc będę chciał sprawdzić, jakie mają ubarwienie, ale żeby to sprawdzić, to kurczak już musi mieć kilka tygodni, no bo takie prosto po wykluciu, no to wszystkie wyglądają podobnie. A po drugie, teraz w okresie przedświątecznym dużo osób chce kupować kurczaki, o tym dowiedziałem się od widza kanału, że niektóre osoby kupują sobie przed świętami kurczaki tylko i wyłącznie po to, żeby sobie z nimi zrobić sesję zdjęciową. No a przecież taki kurczak musi mieć odpowiednie warunki, musi mieć odpowiednią temperaturę, więc ja nie będę ryzykował tego, że ktoś kupuje ode mnie kurczaki tylko po to, żeby sobie zrobić z nim zdjęcia na święta, a potem co? Wyrzuci go do kosza. Dzisiaj w godzinach południowych czy przedpołudniowych był live. Ci z Was, którzy oglądali, widzieli, jak klują się kurczaki, jak wyglądają takie kurczaki, które dopiero co się wykluły. Ci, którzy nie widzieli live'a, zapraszam, można sobie live'a odpalić, jest na kanale już jako filmik, a w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie, za śledzenie kanału. Jeśli się podobało, postaw łapkę w górę. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co, widzimy się w kolejnym odcinku.